Dzień dobry, witamy na kanale Zakochane Tiktoczki. Kochanie, co tam robisz? Myję poidełka naszych kaczyszek i kurek. Tak, bo dziś odcinek o tym, co jedzą i co piją nasze zwierzaki. Nie mogę powiedzieć, że kury, bo już musiałem powiedzieć nasze kury i kaczki, nie? Tak. Nie raczej powiedzieć zwierzaki. Także pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy tylko w stanie, to starajmy się zmieniać codziennie wodę lub co drugi dzień. No, kurą koniecznie codziennie trzeba, nie? Kaczki to i tak brudzą w minutę. No, ale jednak dostęp do wody świeżej muszą mieć. Ciężka praca, kochanie, umyć takie poidło? Nie. Nic w tym ciężkiego. Czyli każdy jest w stanie umyć, nie? Myślę, że tak. Położysz obok, zaraz pokażemy różnicę, jak wygląda umyte, a jak wygląda po jednym dniu na zewnątrz, znaczy u zwierząt, nie? A później wam pokażemy, że nie samą wodę nasz drób pije. Zobaczcie, jaka jest różnica. No, ja bym tam z tego nie chciał pić. Z tego już bym się napił sam. Dobra, umyjemy i zaraz zobaczycie, co dalej. I tak, tu mamy wodę dla kurek. Żona podpisała. Żeby nie samą wodę tylko piły, to mamy taki fajny preparat. Podejdziesz, kochanie, pokażemy. To jest firma Kerm, coś takiego. To nie jest żadna reklama, żeby nie było. Po prostu taki kupiliśmy. I to są olejki eteryczne. On tak super pachnie. Dodajemy kurom. Oj tak, ładnie. Nie, pachnie w całym kurniku. Ja wam zaraz powiem, co tutaj jest. Tu jest jakiś olej sojowy, włókno surowe, tłuszcz surowy, popiół surowy, sód. Nie, sodu nie ma, bo jest akurat zero. Ale mieszanka olejków aromatycznych, naturalnych, identycznych z naturalnymi. Dla stabilności produktu, konieczne jest prawidłowe przechowywanie. Przechowywać w chłodnym miejscu, później z powrotem zamknąć. No nic tu więcej nie pisze, ale na stronie z tego, co czytałem, to on wspomaga odporność i przede wszystkim apetyt. Także jak macie jakieś kury, które nie za bardzo chcą jeść, albo mało dziobać. Albo na przykład są osłabione. Mało dziobać. Tak. Albo są osłabione, dokładnie, to warto im troszkę wlać. Dawkowanie, wszystko tam jest pokazane i my to stosujemy tak naprzemiennie, bo mamy ten preparat właśnie na apetyt, a tu jest drugi, to już są typowe multiwitaminy dla drobiu, tylko nie mieszamy jednego z drugim, ten dzisiaj się trafi kaczuszką. I co tutaj macie? Preparat podawać rozpuszczany w wodzie pitnej przez okres 3 do 5 dni. Dlatego my im dajemy, później nie dajemy, później zamieniamy kaczki z kurami, żeby cały czas coś miały. I tu macie kurczęta, kury oraz nioski od 1 do 2,5 ml na litr wody. A na przykład dla kaczek, czyli drób wodny, od 0,5 ml do 1,5 ml na litr wody. I tu już macie wypisane, jakie tam są witaminy, i macie A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12 i witamina C i pontotenian wapnia. O, to pewnie coś na skorupki, nie? Betaina, kwas foliowy, biotyna, niacyna, halina jest nawet. Ciekawe na Także pozdrawiamy halina. Wszystkie halinki. Pozdrawiamy halinki. I tego już się tutaj stosujemy. Dajemy zazwyczaj, tu pisze 1 do 2,5 ml dla kur, a ja 2 na pełny taki, żeby też nie przedobrzyć, nie? Teraz żona robi wodę dla kaczek i żona daje, w przeciwieństwie do mnie, te witaminki. Nie tam tego? Jedna pełna strzykawa, to masz 1 ml na tyle wody.
Dawaj. Za piękny wygląd to nie ma, no ale... Ale witaminy, nie? Mhm. Zobaczcie, tym od razu woda się barwi, nie? Pokaż, o. Ma taki żółty kolor. Od witaminek, a ta została bez... No to nie zmienia koloru. Tam jest zapach. Tak, tam jest zapach, tu jest kolor. Także z picia to tyle, nie? Przechodzimy do jedzenia. Mi się podoba zawsze, jak to obracasz. Ale to śmierdzi. No, to teraz dopiero poczułem. No, witaminy i leki zazwyczaj nigdy nie pachniały. Jest? Tak, na pewno. Jest. Muszę się poczekać. Picie gotowe. Przechodzimy do papu. Papu. Tak, musimy poczekać, niech się wymyśla. A my to zabieramy ze sobą. Tu mamy nasze niezawodne wiadro z kastoramy. Zobaczycie, co jedzą nasze kaczki, bo jedzą trochę inaczej niż kury. Akurat mieszamy dzisiaj kaczką. No to dawaj, żona, tam dla kaczek. Aha, powiemy. Kaczką mieszamy... Otworzysz? Tyle zestawów. Zbóż i ziaren. Proszę Państwa. Piękna pszenica. Tak. I kaczuszką mieszamy pszenicę z kukurydzą. Mamy kukurydzę. Mamy tą zaśrutowaną. Tak. Mieszamy 2:1. I do tego dodajemy miarkę zawsze pięknego naszego owsa. To wszystko kupujemy na ryneczku u bardzo sympatycznego pana. A jeżeli mieszamy dla naszych kurek, to troszkę się zmienia, bo owies wymieniamy na taką paszę. Zawsze miareczka tej paszy do mieszanki. Tego staram się dawać mało. Tego też dajemy mało, bo kaczki na razie coś nie bardzo. No to może też go w drobnej ilości po prostu z tym damy. To no może tak, przy okazji podjedzą, bo same nie chcą mieć tego. Nie wiemy dlaczego. No. I do tego co dodajemy, co tam mamy? Dla kaczuszek. Tak. Drób wodny, mieszanka paszowa mineralna. Właśnie. To jest takim prostym, nie? I tu też są oczywiście witaminy. No zobaczcie, to są składniki takie, będzie widać. Białko surowe, włókno surowe, tłuszcz surowy, popiół surowy, lizyna, metionina, wapń, fosfor, sód. No i tu zobaczcie, wszystkie witaminki. Cała lista witamin. Jakie tu jest dawkowanie tego na stosowanie? Tutaj macie. Zaleca się stosować od, no u nas to już od 5 tygodnia życia do końca tuczu. 10 gram na 10 sztuk na dzień. Płaska łyżeczka do herbaty zawiera około 4 gram preparatu. No i my właśnie na takie wiadro dajemy 4-5 łyżeczek i mamy spokój. Jest tego mniej niż producent zaleca, ale my wolimy, żeby jednak te naturalne rzeczy jadły, nie? Czyli 2 duże, nie? Nie sztuczne witaminy. No, 2 duże łyżki to jest to samo. A dla odmiany dla kur mamy co? Mamy coś takiego. Dolmix. To jest mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna z dodatkiem muszli ostryk dla kur niosek. I to oczywiście wszyscy wiemy. Witaminy, no, co jak. Cała lista witamin, a oprócz tego co tam mają? Pierwiastki takie jak żelazo, miedź, cynk, selen. To tu powinno być ten, tak? Dużo wapnia. Od razu wam powiem stosowanie. Na 10 niosek. Światło się odbija. 25 gram na dzień. Czyli 4 płaskie łyżki. Łyżki do paszy. Tak, 4 płaskie łyżki. Nie do paszy, tylko 4 płaskie łyżki dodajemy do paszy. Tak, mieszając. Tak, nie tak. No. Ja tak czytam, zastanawiam, jakie są łyżki do paszy. No. No, nie. Normalne łyżki. Także dzisiaj kaczuchy, czyli miarka pszenicy. Miareczka kukurydzy. Zastanawiam się, jak mi to będzie lepiej. To są... Słuchajcie, wszystko fajnie, nie? Ale te worki są tragiczne. Na ile nam starcza takie wiadro? Bo to ty karmisz.
Na pewno, na tydzień więcej na niż tydzień. Przy kaczkach na tydzień, teraz zaczęły jeść. No, ślimaki dojadły. Bo one dojadły. Jeszcze wcześniej ślimaki tak już wyjadły. A teraz je musimy utrzymywać. Dobra, zaraz pokażemy, jak mieszamy. Tak? Tak, cztery tego. No na razie daj dwie, bo jeszcze dosypiemy po jednym ten. A ty masz dużą łyżkę, tak? Tak. No to dwie. Wiem. I pokaż, jak to, pokaż to na łyżce. No taki se. Ciutkę drobniejsze niż grysik. I to sobie mieszamy. Jak to robicie w domu, pamiętajcie, że to strasznie kurzy. My wyjątkowo teraz robimy, ale kurzy ale się. Ale ten kurz to jest chyba z tej kukurydzy. Z tej kukurydzy mi się wydaje. No i się zastanawiam, czy następnym razem będziemy mieć taką, czy nie lepiej wziąć. Całości. Napiszcie właśnie, kto ma kurki. Bo zostaje dużo tej mączki. Czekaj, my to robimy kaczką teraz, tak? Kaczką. Tak. Kto ma kaczki, to one jedzą w całości kukurydzę, czy taką śrutowaną, bo też nie wiem. Ale do kur też myślałam, żeby dawać całą, bo tu zostaje proszek z tego. No. Więcej proszku niż... Jeszcze raz to samo. Wiaderko pszenicy, pół kukurydzy i będzie na tydzień spokój. No to daj dwie połówki, jak się źle nabiera. Daj pół i pół. Masz być? Tak, akceptuję. Jest? Oczywiście. Czy mniej? Doskonale. Teraz mi wychodzi. No i daj pół jeszcze tego owsa. Dajemy pierwszy raz... Tego? Owsa. Nie. Pierwszy raz dajemy owiec do mieszanki, bo samego to nie chcą. Nie chcą jeść, a ponoć tak... Wszystkie lubią, nie? Nam mówili, że jedzą. No, będzie. No i teraz. To dawaj jeszcze raz, jak jeszcze jest miejsce. Jeszcze raz to samo. Jeszcze pół. Musimy, no nie zmarnujemy tego, tak? No. Nam co zostało? Pszenica? Tak. Tyle? Ładuj całą. Syp całą i troszkę kukurydzy na to i będzie spokój. Masz sypcałą, ale wiecie, mi się wysypie. Nie wysypie się, jeszcze kukurydza wyjdzie. O, widzisz. Nie wiem, myślę, że takie wiadro pełne to starczy. Nie, no kukurydza na nie wejdzie cała. Wejdzie, ale nie pół będzie, dajemy kukurydzy. No. Już myślałam, żeś chciał zaszaleć. No. Owies. Oczywiście. Już mogę mieszać, bo już teraz nie będę nie, miała. Jeszcze witaminki. Przecież daliśmy. Dałaś cztery. Połowę. Dałaś jedną łyżkę. Dwie. Dwie od razu wsypałaś, tak. A to teraz masz mieszanie do dna. Żona wkurzona, bo jak ja jej mówię, że pełne wiaderko, to pełne wiaderko. Tak. Żona sypie pół. Tak. I się miałem na filmie udowadniać, co ile wsypała. To jest bardzo ważne. Patrzcie, jaki miks. Teraz wygląda, jakby było więcej owsa, ale tak nie jest. No. Nie jest, bo jeszcze wszystko nie wymieszałam. Pychotka, witaminy. Oczywiście, żeby nie było oprócz tego, też im gotujemy makaron, przydajemy mięso, żeby nie było, że tylko na suche są. Dokładnie. Właśnie o tym nie powiedzieliśmy, że kupiliśmy takie najtańsze, nie? Makarony. Tak. Żeby im od czasu do czasu ugotować. Ziemniaczki to wiadomo, buraczka damy, no i ogólnie takie no odpadki, jakieś nie? Takie, wiecie, najtańsze mięsko albo na przykład a, dla psa, tak? Właśnie, o tym no. Powiedz. Kupiliśmy tą dużą, grubą, nie? Taką grubą, nie pamiętam firmy, najtańszą kiełbaskę, dla psa, tak, kiełbaskę. I po prostu kupujemy, dzielimy ją na kawałeczki sobie i od czasu do czasu albo z karmą mieszamy, albo tak rzucimy. Na kawałeczki sobie, powiedziałeś, jakbyśmy to znaczy, my jedli. Naszym pociechom, kurom i kaczkom, zwłaszcza kurom, no po prostu są tak zadowolone, że bo kury mega. Są mięsożerne, pamiętajcie.
wajndować od czasu do czasu. Żeby siebie czasami pozabijać. Jak mielone robimy, to też się im tam zawsze odłożymy. Tak. Wymieszamy z paszą. Czy tam ziemniaczki też gotujemy tak, żeby ich od razu nie solić, żeby coś im rzucić, tak? No, dokładnie. Oj. To co, mamy gotowe? Tak. No, to już widzicie, jak to wygląda. Także mamy na tydzień, tak jak żona mówiła, co najmniej spokój. Blakur to samo, tylko inne witaminy. No już zamiast, mamy pomieszane blakur. Zamiast owsa idzie ta pasza. Nie wiem, czy to jest ta pasza pełnowartościowa, czy nie, bo to bierzemy od pana na rynku. Ale dodajemy no, ale on też ma gospodarstwo, więc myślę, że no. No, także tak wygląda ten żywienie naszych kaczuszek. A to ich... Sprzęt, a to ich stołówka. Tak. Kury mają taką stołę, tylko brzuszką, żeby się nam nie pomyliło. No i git pyszne. Elegancko. Syp więcej od razu, nie będziesz musiała jutro biec. One są na tyle fajne, że popatrzcie tu. Jak one zaczną jeść, to po prostu tutaj im się zacznie to sypać dalej, tak? No tak. No, także to chcieliśmy wam pokazać. Na dzisiaj bardzo dziękujemy za obejrzenie filmu. Możecie napisać, czy wy jeszcze jakieś inne zboża dajecie swoim ptakom, nie? Bo kiedyś dorzucaliśmy na przykład słonecznik, jak mieliśmy, nie? Płatki owsiane, dorzucaliśmy kurom. Właśnie kurom, nie ma płatków, ale takie wiecie, na mleku do gotowania. Też uwielbiają to. Normalnie na surowo dorzucamy. Tak. A jak są czasami w domu, to idziemy normalnie, garścią się rzuci na wybieg i wcinają. Lubią, nie? Uwielbiają te płatki. Lubią, lubią. Także napiszcie, co jeszcze dajecie z takich sypkich rzeczy. Chętnie poczytamy, zastosujemy. Właśnie, co jeszcze takiego naturalnego? Tylko ci, co uwielbiają chleb, to nie pisać, bo nie dajemy naszego. Nie, ani jednym, ani drugim nie dajemy żadnego pieczywa. No, także dziękujemy za dzisiaj. Prosimy o łapki w górę, subskrypcję i komentarze. Dokładnie. I udostępniajcie, może się komuś przyda. Może ktoś sobie kupi jakieś akurat myśli o witaminkach, o jakichś dodatkach. Teraz zima idzie, trzeba zadbać, nie? No. O cały ten drób. Także. Ty już się stałaś pasterką kaczek. Także buziaczki, do zobaczenia, pa. Trzymajcie się, pa. Thank you.